Druga część programu Tylko ważne sprawy. Michał Kaczmarek, witam Państwa. Parkowanie w Szczecinie nie jest sprawą łatwą, o czym wiedzą wszyscy kierowcy poruszający się na co dzień po naszym mieście. Trudności nie usprawiedliwiają jednak tego, że niektórzy kierowcy, łagodnie mówiąc, niewiele sobie robią z przepisów. Sytuację poprawić mają zmiany w strefie płatnego parkowania, które właśnie weszły w życie. Czy tak będzie naprawdę? Zapraszam na reportaż. 3 września, kilka miesięcy po zapowiedziach zmian, szczecińska strefa płatnego parkowania przeszła prawdziwą rewolucję, zarówno jeśli chodzi o obszary, jak i koszty parkowania w naszym mieście. Pierwsza sprawa to reorganizacja strefy w kontekście podziału miasta. Zamiast na 3, Szczecin został podzielony na 2 części. Zmiany obejmą likwidację najtańszej strefy C. Pozostanie podstrefa A i podstrefa B. Dodatkowo obszar między ulicami Piastów, Aleją Piastów, a Bohaterów Warszawy, który dzisiaj znajduje się w strefie, zostanie zlikwidowany. Tam strefy nie będzie. Aleja Piastów pozostaje w strefie. Dodatkowo zmieniają się ceny. Nie mówię dzisiaj w tej chwili jeszcze o obszarze, o który strefa zostanie powiększona, ponieważ wchodzi to dopiero z dniem 1 października. Są jednak zmiany, które zawsze budzą największe zainteresowanie. Zmiany cenowe. Nowa strefa płatnego parkowania będzie droższa, szczególnie dla osób, które dotychczas wykupowały roczne abonamenty. Zmianie ulegają ceny, jeśli chodzi o abonamenty. Dzisiaj mamy całą gamę abonamentów, począwszy od tygodniowego, skończywszy na rocznym. Natomiast od 3 września pozostaną tylko 2 rodzaje abonamentów. Będzie to abonament 30-dniowy, nie mylmy z miesięcznym, a 30-dniowy, oraz abonament roczny. I tutaj też będą nowe ceny. Abonament 30-dniowy w podstrefie A będzie kosztował 140 zł. W podstrefie B 70. Natomiast abonamenty roczne w podstrefie A 1500, w podstrefie B 750 zł. Nowy taryfikator cen będzie odczuwalny w kieszeniach szczecinian, ale to nie koniec zmian. Opłaty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów będą niższe. Podobnie jak opłaty dla osób parkujących pod przedszkolami i żłobkami, by odwieźć dziecko. Przygotowano ulgi dla właścicieli pojazdów hybrydowych. Zmiany nie dotkną mieszkańców strefy płatnego parkowania. Zwiększy się za to opłata dodatkowa dla osób, które nie wykupiły biletu, z 20 do 30 zł. Co magistrat chce osiągnąć, wprowadzając zmiany? Ruch w strefie. Obłożenie samochodów w centrum miasta jest zbyt duże, po prostu nie ma gdzie parkować. W wielu miejscach napełnienie dzisiaj, wówczas kiedy były te badania prowadzone, sięgało w strefie czerwonej i w strefie żółtej ponad 90%. Czyli był to już praktycznie stan krytyczny dla strefy. Sami o tym doskonale wiemy, jeżdżąc po mieście i widząc, gdzie jak było trudno znaleźć wolne miejsce do zaparkowania. Obszar strefy zielonej wówczas już sięgał praktycznie 80% napełnienia. No trzeba było dokonać jakichś ruchów. Parkowanie w Szczecinie jest problemem od wielu miesięcy. Nie chodzi tylko o strefę płatnego parkowania, ale także umiejętności i mentalność szczecińskich kierowców. Kilka miesięcy temu sprawą parkowania w Szczecinie zajął się radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski. Fotografując źle zaparkowane samochody, swoje wnioski przedstawił radnym podczas jednej z sesji Rady Miasta. W wielu miastach w Polsce ten problem oczywiście istnieje, ale jest później gdzieś tam skutecznie kanalizowany przez różne służby publiczne, w skrócie mówiąc Straż Miejską, która po prostu zwyczajnie zakładała blokady na koła. Coś, co w Szczecinie jeszcze lat temu 7-8 było zupełnie niespotykane, miało miejsce w Katowicach, w Gdańsku, choćby w Poznaniu i to nawet jeszcze wcześniej niż te 7-8 lat temu, o których mówię. Radny zaproponował utworzenie specjalnej komisji, która miałaby zająć się sprawami parkowania w Szczecinie. Grzechów kierowców jest wiele, najgorsze są jednak te, które utrudniają lub nawet narażają na niebezpieczeństwo życie ludzi. Najbardziej niechronionym, czy najmniej chronionym uczestnikiem ruchu jest rzeczywiście pieszy. Jeśli dziecko 8-10-letnie, które
mając, nie wiem, 120 cm wzrostu, próbuje wyjść z zamaski samochodu parkującego nieraz na przejściu zupełnie, to wchodzi bardzo często prosto pod koła samochodu, którym jedzie kierowca, nawet zgodnie z przepisami, nie będący w stanie odpowiednio zareagować, bo nie widzi tego dziecka. I myślę, że to jest tym największym problemem. I tutaj jakby to jest ta sytuacja, w której my jako kierowcy nie widzimy problemu, a ten problem występuje. Straż Miejska potwierdza, parkujemy źle, przez co codziennie kilka samochodów jest holowanych, a strażnicy miejscy wypisują duże ilości mandatów. Najgorzej jest podczas szczecińskich imprez plenerowych, takich jak Piromagic czy Dni Morza. Wtedy kierowcy dosłownie parkują, gdzie popadnie. Niestety ten problem nie znika. Mimo naprawdę wielu działań podjętych przez Straż Miejską, ciągle z tym problemem się borykamy. Wynika to pewnie ciągle z niedostatecznej ilości miejsc parkingowych, ale i ostatnio w okresie letnim wynika to też z wielości imprez organizowanych przez miasto, gdzie mamy większą ilość zarówno odwiedzających, jak i tutaj rodowitych mieszkańców. I wtedy w okolicach tych miejsc naprawdę jest parkingowy chaos. Sypią się mandaty, pojazdy są usuwane, wystawiane są kartki informacyjne, są pouczenia, blokady. To i tak jest ciągle za mało, bo ciągle ten problem jest. Gdzie w Szczecinie z parkującymi jest największy problem? Pewnie pierwsze skojarzenie to Śródmieście. Wynika to z tego, że jest tutaj zwarta zabudowa. Miejsc parkingowych jest stosunkowo niewiele i odwiedzających i parkujących jest bardzo dużo. Ale tutaj absolutnie nie chcę stygmatyzować Śródmieścia, bo są wszystkie dzielnice w mieście, gdzie taki problem po prostu jest. Straż Miejska przedstawia długą listę błędów popełnianych przez kierowców parkujących w Szczecinie. Ignorujemy znaki drogowe o zakazie parkowania, parkujemy w miejscach dla osób niepełnosprawnych, zajmujemy chodniki, przystanki, przejścia dla pieszych i pasy zieleni. Statystyki są bezlitosne. Samych dyspozycji holowania pojazdów od początku roku Straż Miejska wydała 220, z czego usunęliśmy 130 pojazdów, ale to nie znaczy, że pozostała liczba tych kierowców pozostała bezkarna. Holownik, który przybył na miejsce, pojawił się prawie równocześnie z właścicielem pojazdu czy kierującym pojazdem, który i tak poniósł karę, bo musi zapłacić za przybycie tego holownika i oczywiście uiścić mandat. Czyli summa summarum mamy ponad 220 takich zdarzeń. Niestety ciągle blokady, ten znienawidzony symbol działań Straży Miejskiej. Od początku roku, jak posłużę się tutaj danymi, 1375 blokad założonych na koła pojazdów nieprawidłowo parkowanych. I jeszcze jedna przerażająca wręcz liczba, to jest liczba interwencji i kontroli w zakresie nieprawidłowego parkowania. Od stycznia to jest 7442 interwencje i kontrole, z czego prawie 2000 wystawionych mandatów. Postrachem źle parkujących jest jeżdżąca od kilku miesięcy po szczecińskich ulicach supernowoczesna laweta zakupiona przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Laweta pracuje cały czas, pracuje od rana do późnych godzin wieczornych, tak jak informowaliśmy. Od początku roku usunęliśmy za pomocą naszej lawety 155 pojazdów. W miesiącu sierpniu było ich 10. W pozostałych godzinach te prace wykonuje firma zewnętrzna. Co dzieje się z samochodami odholowanymi przez lawetę z centrum Szczecina? Pojazdy usuwane są na wyraźną dyspozycję Straży Miejskiej, Policji bądź Inspekcji Transportu Drogowego i odwożone są na parking przy ulicy Hangarowej. Pojazdy mogą zostać odebrane przez właścicieli. Należy przeprowadzić całą procedurę. Szczegółowe informacje są na naszej stronie internetowej. Oczywiście wnieść stosowną opłatę i wówczas pojazd można odebrać. Ze źle parkującymi kierowcami walczy nie tylko Straż Miejska, ale i administratorzy budynków oraz Rady Osiedla. Na Niebuszewie istniał realny problem z kierowcami, którzy ułatwiając sobie życie znacznie utrudniali je mieszkańcom i pieszym. Mieliśmy duże problemy z parkowaniem przede wszystkim na chodniku, co najbardziej możemy obserwować na skrzyżowaniu Przyjaciół Ronda i Bandurskiego przy wieżowcu Widok, gdzie to parkowanie pomimo zakazu zatrzymywania się odbywało się również na dwa rzędy często. Jeździły po chodniku samochody dostawcze i siłą rzeczy chodnik ten dzisiaj nie wygląda jakby miał kilka lat, ale raczej jak kilkadziesiąt. Rada Osiedla Niebuszewo na kłopotliwie parkujących znalazła sposób. Problem zniknął. Ponieważ interwencje Straży Miejskiej nie przynosiły długofalowego skutku, postanowiliśmy zastosować słupki, które fizycznie uniemożliwiają wjazd na chodnik.
piesi mogą korzystać z całej szerokości chodnika. Dostawcy również poradzili sobie w inny sposób, wyznaczając sobie miejsca do dostaw na uliczce wewnętrznej, więc myślę, że pomimo takiego chaosu, który na początku się stworzył, że nikt nie wiedział za bardzo, jak się zachować, wszyscy się przyzwyczaili do nowej organizacji ruchu i teraz parkowanie w tym miejscu odbywa się w sposób, no, można rzec, cywilizowany. W ten sposób szczeciński magistrat cywilizuje wiele ulic i chodników zarówno w centrum miasta, jak i na dzielnicach północnych czy prawobrzeżu. Słupki na chodnikach, jeśli są odpowiednio zagęszczone, blokują kierowcom możliwość parkowania. Faktycznie od pewnego momentu montujemy na chodnikach słupki, które w dużym stopniu mają utrudnić, a wręcz nie uniemożliwić parkowanie pojazdów na chodnikach. Z tego względu, że musieliśmy sięgnąć do ostatecznego rozwiązania, gdyż wielokrotnie zarówno ustawianie znaków, które mówią o tym, że parkować na chodnikach nie wolno, interwencje Straży Miejskiej także nie przynosiły efektów, stąd nasze takie radykalne rozwiązania. Parkowanie w Szczecinie to trudna sprawa. Miejsc wciąż jest tyle samo, a samochodów coraz więcej. Ważne więc, byśmy parkowali z głową, by nie utrudniać życia innym. W tym wydaniu programu Tylko Ważne Sprawy to już wszystko. Zapraszam Państwa do oglądania nas jak zawsze za 2 tygodnie. Państwa propozycje tematów i interwencji prosimy przesyłać na adres tws@pomerania.tv. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.